Zdrowia, szczególnie dla naszych sąsiadów z zapółnocnej granicy, Kanadyjczyków. Macie niezłego cwaniaczka w rządzie Trudeau. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No, noce arabskie, 2001 rok. Trudeau się przebierał, no i teraz w Time Magazine pokazali to. Prime Minister, czyli główna szycha, główna głowa w rządzie kanadyjskim. Okazuje się, że się ładnie zabawiał, udawał Alladyna. No miał 29 lat, pracował w szkole prywatnej jako nauczyciel francuskiego i matematyki. No i teraz już chcą go powiesić. Rewolucja zjada swoje dzieci, tak jak zwykle. Rewolucja zjada swoje dzieci. Trudeau znany był z tego, że witał Syryjczyków na lotnisku. Był znany z tego, że do rządu zaczął przyjmować równo ilość kobiet i mężczyzn, znaczy mężczyzn nie przyjmował, tylko przyjmował kobiety, żeby podnieść ilość. Nie za bardzo patrzył na jakość, wychodziło tylko ilość, żeby było, kobiety się zgadzały. Tłumaczył Kanadyjczykom, że Kanada to nie ma tradycji, żadnych tradycji narodowościowych, tylko że w zasadzie jest multikulturalna. No i w zasadzie popierał też homoseksualistów, tych wszystkich alfabetystów, wszystkie grupy, no i za bardzo tą Kanadę nie kochał. I teraz dostał kopa, powiedzmy, w te swoje jaja. Pytali się go, czy ma więcej. Wyszedł i przepraszał. No właśnie najciekawsze to jest to, że w środę to wyszedł i przepraszał. Później się go pytali, czy jest jakaś następne, czy są jakieś następne zdjęcia. No to później się okazało, że były następne. Przebierał się, była taka piosenka Dejo, 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 Banana Boat Song, czyli taki bananowa piosenka. No i on tam występowała, to tak mniej więcej brzmiało Dejo, Dejo, ho, ho, ho. Tego rodzaju. No nie mam skłonności muzycznych. No ale facet w zasadzie, który no, doprowadza Kanadę do ruiny. Ten liberalizm, socjalizm, ogólnie cała Kanada poszła w kierunku tego liberalizmu i socjalizmu, no ale to jest jedno wielkie oszustwo. On wychodzi i mówi, że on już nie jest taki, jaki był, że on przeprasza za to, co nie było. Później się pojawiają następne zdjęcia i znowu go tam katują i biją i on znowu się tarza i na kolanach przeprasza. Czy takie przemalowywanki, no 20 czy 30 lat temu, ja ogólnie myślę, że to nie jest nic złego, no ale najgorsze jest to, że po prostu oszukuje, tak? Że krytykował ludzi w Ameryce, którzy to robili. No trzeba pamiętać, dlaczego te black face, no i w jego wypadku to mówią, że to jest brown face, czyli brązowa twarz, a nie czarna. Minstrels, no to w Ameryce do lat 1950-tych, 60-tych, no to było tak, że jeżeli byli, powiedzmy, artyści, czy piosenkarzy, czy ludzie grający jazz i tak dalej, no to murzynów w zasadzie na scenę nie wpuszczali i rolę murzynów, no to grali biali, malowali sobie właśnie całe te twarze na czarno, tutaj na oczy to tak, nawet naokoło oczu to biało, to było bardzo dziwacznie, to wyglądali jak szopi pracze, no i śpiewali jakieś tam unga, bunga, django, bango, udawali murzynów. No i teraz właśnie ze strony tych bojowników o sprawiedliwość społeczną, no to jest coś nie, takie faux pas, to jest coś, co dyskwalifikuje ludzi. No, ale
lewicy, na lewicy tak bardzo nie dyskwalifikuje, no bo w zasadzie to w Ameryce i w Kanadzie to są dwa standardy. Co wolno lewicy, to nie wolno prawicy. No i to jest właśnie to najgorsze jest to, że lewactwo wybacza swoim, jak może tylko najbardziej, wszystkie ich tego grzechy i grzeszki. No a na prawicy to trzy razy mniejsze rzeczy po prostu są wywlekane i ludzie są niszczeni. Także te czarne twarze Trudeau 21 października mają wybory. No jest nadzieja, że go wygonią. No, on się dostał do polityki, bawił się dosyć długo jako młody człowiek. Wziął się w politykę, tyle tylko, że to jego ojciec go wypchnął, Pierre Trudeau, jego syn Justin był po prostu wepchany do polityki na tej fali ojca, który był prime minister, czyli premierem. No i dużo sobie nie zasłużył, a że po prostu elegancki, dobrze wygląda, wygadany, no obiecuje najróżniejsze rzeczy, no to go wybrali. Niedawno miał wpadkę też, bo ścigał, czy napierał na jedną z prokuratorek, żeby ona nie cisnęła po prostu sprawy kryminalnej. Była taka kompania architektoniczna, no i Trudeau ścigał prokuratorkę, żeby ona właśnie nic nie robiła w kierunku ukarania tej firmy. A dlaczego Trudeau był zainteresowany? No Trudeau był zainteresowany, no bo to był dawca dużych pieniędzy dla partii tej liberalnej. Ta partia liberalna w zasadzie no chroniła tych ludzi, którzy dają im pieniądze. Teraz jest walka w zasadzie, konserwatyści troszeczkę dochodzą. No konserwatyści w tej Kanadzie, no to też nie są tacy konserwatyści, powiedzmy, jak republikanie w Ameryce, no bo to wszystko jest poprzesuwane. Dzisiejsi demokraci w Ameryce, no to też nie są demokraci, tylko są socjaliści, także to jest jeden bałagan. No czy Hindusi i Pakistańczycy są zdenerwowani na te brązowe twarze? No niektórzy mówią, że tak. Niektórzy mówią, że to po prostu jest, nie powinno to się dziać, nie powinien tego robić. No a inni mówią, że to jednak były inne czasy, tak jak Trudeau powiedział, że się nie przyznał, czy nie rozmawiał o tych jego zdjęciach. Ciekawe jest to, że to zdjęcie od lat było w takiej książeczce z tej szkoły, no bo co roku jak jest absolwenci, jak kończą szkołę, no to w zasadzie, no i on był jako nauczycielem, jako profesorem, no to wydają taką książeczkę pamiątkową, w której robią zdjęcia, dzieciaki czy tam nauczyciele robią zdjęcia, dają zdjęcia i tak dalej, także to jest to publikowane, no i to przez lata to wszystko gdzieś jakoś tam leżało i dopiero teraz ktoś pokazał palcem, że to jest on. No nie podoba się Trudeau, ogólnie rzecz biorąc, podoba się Kanadyjczykom od lat i myślę, że on już po prostu nie zostanie wybrany. Czy to była jakaś po prostu ustawka polityczna, no najprawdopodobniej była, ale to nie zmienia faktu, że on jest szczeniakiem do tej pory. On to właśnie jeden z nich, który miał właśnie takie dziwaczne skarpetki gdzieś tam na przyjęciu, chyba z Trumpem się wyśmiewali właśnie, że on miał te skarpetki takie dosyć dziwne. No nienawidzi Trumpa, nienawidzi właśnie tej konserwatywnej Ameryki, także jest nadzieja, Kanadyjczycy, że jeżeli głosujecie, to nie będziecie na szczeniaka głosować, tym bardziej, że na razie rasistę, tak? Rewolucja go zje, tak jak rewolucja zjada wszystkich.
No i to tyle, to tyle. No, dziwaczne, dziwaczne arabskie noce. 18 lat temu rozwalą premiera. Zdrowia. Subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, dziękuję jeszcze bardziej. Polecasz, dziękuję najbardziej. Dzwoneczek tu jest o zawiadomieniach. Wysyłajcie, rozsyłajcie, pytajcie. I do następnego codziennego filmiku.